Związkowcy Huty Stalowa Wola biją na alarm. Obawiają się o miejsca pracy i zapewnienie ciągłości produkcji. Oczekują konkretnych działań rządu wspierających zakład. Ich zdaniem niweczony jest potencjał wielu lat ciężkiej pracy utalentowanych inżynierów, a załoga ponosi wyrzeczenia polegające na dobrowolnym obniżaniu pensji. Swoje wystąpienia, w których pytają o zamówienia na moździerze i armatochaubice, skierowali między innymi do premier Beaty Szydło oraz ministra obrony narodowej. Huta Stalowa Wola z myślą o zamówieniach dla polskiej artylerii wypracowała i przebadała unikatowe wyroby – moździerz Rak i armatochaubice Krab. Miały one zrewolucjonizować wyposażenie techniczne polskich wojsk. Zakład, jak wyliczali dziś związkowcy, postępując zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z MON, jest od kilku miesięcy gotowy do produkcji Raka i Kraba. Dalsze przeciąganie sprawy przez Inspektorat Uzbrojenia ich zdaniem spycha zakład na skraj przepaści. Pracownicy oczekiwali na wzrost wynagrodzeń, oczekiwali na normalną premię, jak to jest w normalnych zakładach, na szacunek. A okazuje się, że w tej chwili musimy znowu podejmować walkę w obronie naszego zakładu, a szczególnie produktów, które mają szansę powstać naprawdę jako nowoczesne i dobre dla wojska. Dlatego te nasze wystąpienia poszły do pani premier, poszły do ministra Kownackiego, poszły do ministra Macierewicza. Związkowcy zwracali dziś uwagę, że w przypadku Raka niezależna komisja stwierdziła, że wyrób ten spełnia wszystkie wymagania wojska. Jednak urzędnicy Inspektoratu Uzbrojenia wymyślają ich zdaniem wciąż nowe wymagania. Absurdalnie długie ich zdaniem, bo roczne opóźnienie spowodowała na przykład dyskusja o konstrukcji zagłówka dowódcy Raka. Badania zakończone w zeszłym roku, przez 3 miesiące inspektorat walczy z problemami natury, przecinek, kropka, jakość papieru. No tak być nie może, bo to nam nie daje pracy. To nas wręcz cofa w rozwoju. Takie działania zdaniem związkowców powodują, że pracownicy są zagrożeni utratą pracy, a spółka jest narażona na utratę płynności finansowej. Dziś wyliczali, że huta to zresztą nie tylko nowoczesne moździerze i armatochaubice. Wieża bezzałogowa, następny produkt, nowy pływający bojowy wóz piechoty, tak zwany borsuk, też. I tu powstaje naprawdę dobre gniazdo dla uzbrojenia polskiej armii. Związkowcy poinformowali, że o swoich obawach rozmawiali już z parlamentarzystami z regionu. Sprawę zna prezydent miasta. Huta to strategiczny zakład Stalowej Woli zatrudniający ponad 700 osób. Dlatego to był temat m.in. wczorajszego spotkania w stolicy. Są one naświetlone w Warszawie, również pani premier Beata Szydło została zapoznana z tymi tematami. Liczę na to, że to pomoże na rozwiązanie tych problemów. Związkowcy w wydanym oświadczeniu piszą, że podnoszą alarm, bo boją się, by w Polsce nie doszły do głosu siły, w których interesie jest ustawienie nowoczesnych wyrobów huty w muzeum, a wyposażenie polskiego wojska w stare, często zdezelowane wyroby z zagranicy.